Dziękuję wszystkim, którzy wsparli nasz kanał Szachowy Uniwersytet w trudach tego lata. I tu wracamy do końcówek wieżowej. Ale zanim zobaczymy, cofniemy się na początek. I tu widzimy, się nazywała partia z handicapem. Jak to powiedzieli moderniści w Londynie, ona tak naprawdę nie była z handicapem, tylko to się nazywało na fory. Pionek F7 for, ale jakiś inteligent nie zrozumiał słowa handicap. Handicap to jest utrudnienie. Przykładowo dżokej, który siadłem, waży 48 kg, musi 2 kg dociążyć siodło. Musi dżokej ważyć siodłem minimum 50 kg. I te 2 kg to jest handicap. Albo ścigamy się, ja się ścigam z dyrektorem technicznym na 100 metrów i ja mam mój plecak z notebookiem i ten mój plecak to jest handicap. No więc tak grali. I Steinitz grał w debiut. Ktoś powie Owena. Miej świata Steinitz 1865 rok. A teraz wracamy do partii. Partia była krótka. Pozycja czarnych jest wygrana, ale Steinitz radośnie nie zagrał C3. I teraz nie ma obrony, jeżeli... I tam się skończyło, tu piony idą, a grozi, no może nie tak, grozi szach i król musi odejść. No i tak by było. Steinitz napadł na piona. I teraz, jak to radośnie, powierza B5. Myśmy sobie powybijali. I tego nie można wygrać. Byśmy sobie grali. Ale grano wtedy radośnie końcówki jeżowe. I Cecil Valentin de Verebo, partia z 1865 roku, poszedł pionem na E7. No i teraz oczywiście czarny wygrywa. Po królu. F7, te dwa piony dochodzą. Przykładowo wieża bije B5. Król E7. I teraz czarny to wygrywa. Ale zagrał sobie wieża E6. I kombinujemy jak Cecil Valentinek de Verre. Zrobił typową kombinację. Tutaj jest o motyw geometryczny dla wieży. Wieża jest przeciążona, broni króla, broni pionu. Po wieża B6. Król F7, wieża E6, białe wygrywają. Białe wygrywają na wiele sposobów. No, trzeba zagrać król E8. Nie najprostszy w świecie zagrać królem na D2, zabrać wieżą te piony, a królem zatrzymać te. Także panowie tu się popisali. Czarnymi pierwszymi świata Willy Wilhelm William Steinitz. Steinitz. Wina werby takich numerów na rolę. Przeoczył kombinację. Może zlekceważył przeciwnika, może był zmęczony. A może się denerwował, że grał na fory.